Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym Daily Vlogu. Dzisiaj zaczniemy go trochę inaczej niż od kawy, od ćwiczeń, od książki, a dokładnie od suplementów. Słuchajcie, pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobię takie porządki, ale też przygotowanie listy, sporządzenie listy, którą będę stosować przez najbliższe miesiące, jeśli chodzi o moją suplementację. I bardzo często mnie o to właśnie pytacie, a ostatnio pokazuję Wam też różne suplementy na moim Instagramie, no i oczywiście jest cała masa pytań. Dlatego też tak sobie pomyślałam, dobra, może w sumie zrobimy coś takiego, że nie będę robić oddzielnego filmu. Kiedyś robiłam takie oddzielne filmy tutaj na moim kanale, ale pokażę Wam w daily vlogu i opowiem, jak ja to wszystko stosuję, jak mam to wszystko ułożone. Już sobie tutaj przygotowałam, więc lecimy z tematem. Co robię? Wstaję rano i działam trochę według zasad biohackingu i neurohackingu. Kto orientuje się, o co tutaj chodzi, ten będzie wiedział, jak ważne jest rozpoczęcie dnia od pewnych kroków. I ja właśnie staram się tak robić już od dobrych kilku miesięcy, kiedy zaczęłam trochę studiować ten temat. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to polecam Wam książkę Karola Wyszomirskiego Neurohacking. Tam jest wszystko w pigułce, bardzo fajnie rozpisane, co i jak, dla każdego, zrozumiałe, więc myślę, że to też będzie fajna lektura dla osób, które trochę interesują się zdrowiem i chcą wejść właśnie w te tematy. Więc co robię rano? Wstaję, nakładam sobie oczywiście płatki pod oczy i przygotowuję sobie elektrolity. I to jest coś, o co ostatnio też mnie pytacie właśnie na Instagramie. Elektrolity. Robię sobie szklankę wody właśnie z takim izotonikiem i tutaj widzicie coś, co będę stosować przez najbliższy czas. Elektrolity od marki SFD, czyli z tej serii All Nutrition. Izotonik o smaku arbuzowym. To nie jest pierwszy, to nie są pierwsze elektrolity tej marki, które sobie kupiłam. Wcześniej miałam o smaku pomarańczowym, ale ten smak pomarańczowy, ja nie do końca jestem za cytrusami, wiecie, cytryny, pomarańcze, a najczęściej te elektrolity są właśnie w takich smakach. Kiedyś korzystałam ze smaku wiśniowego, o ile dobrze pamiętam, Litorsal chyba, tak się wymawia. To są takie, wiecie, w krążkach już takich gotowych, że się rzuca do wody i one były bardzo dobre. A teraz mam właśnie te o smaku arbuzowym i są naprawdę, naprawdę jest to bardzo dobre. Tutaj mamy też elektrolity uzupełnione o witaminy oraz ekstrakt z korzenia maca, maka, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, ale będziecie wiedzieć na pewno, o co chodzi. Także zaczynam od tego, czyli uzupełniam tą dawkę elektrolitów, mikro, makroelementów, witamin i tak dalej na dzień dobry, po całej nocy. O, później wykonuję pozostałe kroki, które są właśnie w tym moim takim poranku, codziennym poranku, czyli między innymi pół godziny ćwiczeń, pół godziny czytania książki, 10 minut ćwiczeń oddechowych i następnie przygotowuję sobie kwas hialuronowy. Hialuronowy drink. I o to też są ostatnie pytania. To nie jest nowość u mnie, bo kto mnie ogląda od dłuższego czasu, ten wie, że ja już kiedyś coś takiego stosowałam. To jest kwas hialuronowy o różnych wielkościach cząsteczek od marki Proceanis, do którego postanowiłam wrócić. Dlaczego postanowiłam wrócić? Przede wszystkim dlatego, że uważam, że jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy produkt na rynku pod tym względem. Druga sprawa, ma badania, które bardzo mnie przekonują, a wiecie, że ja lubię sięgać po suplementy, które mają udowodnioną skuteczność w badaniach klinicznych. To jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne. No i po trzecie, działanie. Przede wszystkim dlatego, że, no cóż, moi drodzy, po 40 roku życia ilość produkowanego kwasu hialuronowego w naszym organizmie spada tylko i wyłącznie do 50%. Tak, bo nasz organizm jest w stanie wyprodukować kwas hialuronowy. Jest on nam bardzo potrzebny, ponieważ jest to tak zwane spoiwo wodne, czyli coś, co spaja całą tą gospodarkę wodną w naszym organizmie, ale nie tylko. No i niestety
z wiekiem ta produkcja kwasu hialuronowego w naszym organizmie zaczyna spadać. Podobnie jak z kolagenem, o którym słyszycie już od dłuższego czasu. Tak? I bardzo ważne jest teraz to, żeby uzupełniać ten kwas hialuronowy w naszej codziennej diecie. Jak możemy to robić? Przez suplementację, ale to też musi być odpowiednia suplementacja. To nie może być tak, że pójdziecie do sklepu i kupicie sobie tabletkę z kwasem hialuronowym, bo to Wam kompletnie nic nie da. I myślę, że to jest też taki temat, o którym będę Wam mówić w najbliższym czasie, bo bardzo dużo mówi się o suplementacji produktami kolagenowymi i nawet bym powiedziała, że w ostatnim czasie jest taki hype na to, i wszyscy o tym mówią, wszyscy polecają, pojawiło się tych suplementów kolagenowych na naszym rynku cała masa, a Wy doskonale wiecie, że ja od już kilku dobrych lat mówię Wam o tym, jak ta suplementacja jest ważna i super, że powstaje coraz więcej metaanalizy, coraz więcej badań, uświadamia się również specjalistów w tej kwestii, że jednak ta suplementacja jest bardzo istotna, ale o kwasie hialuronowym mówi się bardzo mało. Dlatego też stwierdziłam, że ja będę tą osobą, która Wam powie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i dlaczego ten kwas hialuronowy jest tak bardzo potrzebny. A dodatkowo ten drink hialuronowy od marki Procanis jest uzupełniony w inne substancje, które też bardzo fajnie wpływają od wewnątrz na nasz organizm. Co za tym idzie, kiedy uzupełniamy ten kwas hialuronowy w naszym organizmie, widać to w jakości między innymi naszej skóry. I często dostaję od Was takie pytanie: Anita, słuchaj, nie wiem co mam robić, bo tak, stosuję różne kosmetyki nawilżające, okluzyjne, piję bardzo dużo wody i nic mi to nie daje, moja skóra jest nadal przesuszona. No właśnie, słuchajcie, są możliwości, które warto wprowadzić, takie jak właśnie suplementacja kwasem hialuronowym, która będzie działać od środka, na to, jak będziemy wyglądać na zewnątrz, czyli właśnie między innymi też na to przesuszenie skóry, między innymi, bo tutaj mamy bardzo dużo ważnych takich elementów, które się pojawiają w przypadku suplementacji kwasem hialuronowym. Także będę Wam o tym opowiadać dzisiaj, takie wprowadzenie, więc chcę, żebyście wiedzieli, że rano przygotowuję sobie właśnie taką dawkę tego hialuronowego drinka, który następnie popijam szklanką wody, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. I już mamy tutaj dwa takie produkty suplementacyjne, czyli elektrolity i kwas hialuronowy. Następnie robię śniadanie i w trakcie śniadania przyjmuję kolejne dwa suplementy. Między innymi jest to magnez w dawce na dzień, który jest od marki Health Labs. O, bardzo proszę. A następnie coś, co wpływa na moje jelita, na mój brzuszek, ale też na odtrucie organizmu z niepotrzebnych substancji, na całą tak jakby tą przemianę materii nie tylko. I jest to suplement od marki Nuskin, czyli Inner Nu. Tak wygląda, to są kapsułki, dwie kapsułki podczas posiłku należy przyjąć. On jest na bazie substancji naturalnych, takich jak między innymi wyciąg z imbiru, ale tutaj jest jeszcze coś więcej. I stosuję to, czyli do śniadania magnez na dzień, czyli ta wersja magnezu, która jest odpowiednia właśnie na dzień, oraz coś, co pomoże mi w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania jelit, coś takiego, co będzie działało podobnie jak pro i prebiotyki, ale będzie dobrze wpływać na mnie właśnie po śniadaniu, po tym, żebym się czuła dobrze, czyli suplement od marki Nuskin, który oczywiście też jest przebadany klinicznie, żeby to też wybrzmiało. No i dobrze, mamy zrobiony poranek, co dalej? W ciągu dnia, tak mniej więcej w drugiej połowie dnia, przygotowuję sobie oczywiście od dłuższego czasu suplement kolagenowy, czyli właśnie peptydy kolagenowe również z Nuskin. I Wy wiecie, że ja przyjmuję te peptydy już od bardzo długiego czasu. Będzie już chyba zaraz w listopadzie, zacznie się trzeci rok, tak mi się wydaje. Cały czas z nich korzystam.
Więc też Wam pokazuję, że przygotowuję sobie właśnie taki drink kolagenowy. Natomiast tutaj Wam tylko tak zapowiem, że mam coś nowego, co również chciałabym przetestować i sprawdzić, bo mamy trochę inną dawkę, trochę inną substancję i tak dalej. To jest też marka Proceanis, ale ich kolagen. I za jakiś czas, a dokładnie słuchajcie, jak myślę, że jak zużyję te moje saszetki, o tutaj widzicie, z kolagenami od Nu Skin, czyli Beauty Focus Collagen Plus, to wypróbuję sobie kolagen od Proceanis. Chciałabym po prostu wypróbować go, zobaczyć jak on działa, czy jest jakaś różnica pomiędzy jednym a drugim, jak ja będę się czuła, jakie będą efekty przy stosowaniu właśnie kolagenu od Proceanis. Także zobaczymy za jakiś czas. Więc to robię sobie w drugiej części dnia, przygotowuję właśnie taki drink, że tak powiem, kolagenowy i zostaje nam wieczór. I teraz tak, na wieczór mam omega-mi, czyli kwasy omega, które są absolutnie niezbędne w naszej diecie. Wiem, że są osoby, które przyjmują je w formie olejowej, ja wolę jednak kapsułki, bo ja też no, jestem taką specyficzną osobą, jeśli chodzi o smaki. Omega mi stosuję już od bardzo długiego czasu. To są oczywiście, to jest oczywiście omega 3 od marki Health Labs. Więc to, szczególnie dziewczyny, jeśli jesteście po 40 roku życia, to omega, kwas omega, to jest w ogóle must have w codziennej suplementacji. Więc jedna kapsułka kwasów omega. Następnie maślan sodu, który jest również potrzebny na moje jelita wieczorem. Można go przyjmować, tutaj akurat mamy jedna kapsułka dwa razy dziennie po śniadaniu i po kolacji. Ja przyjmuję tylko i wyłącznie po kolacji jedną kapsułkę, ze względu na to, że rano przyjmuję ten suplement od marki Nu Skin, więc też nie chcę przesadzać. Oczywiście, że przyjmuję już suplementy w kierunku menopauzy. Tak, jeśli będziecie chciały, to podejmę ten temat i sobie porozmawiamy, dlaczego ja już przyjmuję właśnie takie suplementy, a mam 41 lat, żeby to też wybrzmiało. Więc suplement w kierunku menopauzy od Health Labs i uwaga, co drugi dzień wieczorem, nie codziennie, co drugi dzień przyjmuję dodatkowo taki suplement. Jest to Karnocynk Plus i mamy tutaj L-karnozynę w dawce 200 mg oraz cynk 10 mg, miedź, uwaga, miedź oraz witaminę D. Tak, co drugi dzień wieczorem. Także tak, słuchajcie, wygląda moja aktualna suplementacja i tak będzie wyglądała przez najbliższy czas. Jeśli Was interesuje konkretnie jakiś temat, czy produkty, suplementy w kierunku menopauzy, czy omega, czy maślan sodu, czy, no nie wiem, elektrolity, czy właśnie kwas hialuronowy, piszcie koniecznie w komentarzu. Będę stopniowo przygotowywać dla Was takie materiały. One na pewno będą się pojawiały gdzieś na Instagramie, gdzieś w rolkach, na moim blogu. Także tych informacji będzie sporo. Nie chcę Was dzisiaj tym zarzucać, ale co teraz? Co dzisiaj, co w dzisiejszym vlogu? Słuchajcie, pomysł na dzisiaj jest taki, że skończę zaraz tutaj wszystko ogarniać z moimi suplementami. Muszę trochę posiedzieć przed komputerem i przygotować nowy post na bloga. A następnie jedziemy z Maxem do Flora Point, bo szukam inspiracji do domu takich jesiennych. Chciałabym też Was wprowadzić trochę w ten jesienny klimat, więc mam nadzieję, że już we Flora Point pojawiły się jakieś fajne jesienne dekoracje. Zobaczę też, co uda mi się kupić do domu i już pomału tak też nastrajać się w tym klimacie jesiennym. Także nie przedłużam, lecimy dalej. Dobrze, trochę prace ogarnięte. To
to jedziemy tam, gdzie Wam powiedziałam, w poszukiwaniu jesiennych dekoracji. Zobaczymy, co nam się uda znaleźć. Bardzo jestem ciekawa tego, co jest we Flora Point. A dzisiaj mam na sobie okularki Prada, takie brązowo-czarne, koszulka, która jest z mango, naszyjnik Vezzi, torebka Elisabetta Franchi, spodnie takie szerokie, brązowe. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, gdzie je kupiłam. W jakimś butiku internetowym i klapeczki Prima Classe. O, tak się prezentuje w brązach, delikatnie. Jedziemy. No to szukamy jesiennych inspiracji. Widzę, że już Flora Point zmienia dekoracje. Mam nadzieję, że uda mi się kupić to, po co tutaj przyjechałam. Kissing yellow concrete. We watched all of them together until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever, but it faded away. I was wrong. Powiedzmy, że zakupy udane, bo jak widzicie, mam trochę tutaj rzeczy, które zaraz będę wykorzystywać właśnie na dekoracje jesienne. No i zobaczcie, we Flora Point udało mi się kupić taki wieniec wykonany z gałązek malowanych na taki kolor właśnie tutaj, jak widzicie, trochę szary, trochę biały. Zapłaciłam za niego 49 zł. Dokupiłam też wstążki w różnych kolorach. Jeszcze nie wiem, którą będę wykorzystywać. A we Flora Point kupiłam jeszcze takie gałązki za 6 zł jedną, którą zaraz tutaj będę też wykorzystywać. I przy okazji wpadłam jeszcze do Action, bo pojawiły się też właśnie, widzicie, takie ozdoby. I to są takie maleńkie, drewniane owoce, papryczki i nie tylko, które mają tutaj zakończenie z drucika, więc będzie fajnie mi się tutaj to wszystko montowało i zabieram się, jak widzicie, za zrobienie takiego jesiennego wieńca na drzwi. Zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. A, słuchajcie, jeszcze te ozdoby w Action są za niecałe 4 zł. Są jeszcze inne, też takie drewniane liście były. No, musicie sobie pójść, jeśli Was coś takiego interesuje, zobaczyć w Action. I uwaga, te same ozdoby w kartoniku papierowym są za niecałe 4 zł, a takie same ozdoby w plastikowym opakowaniu są za niecałe 5. No więc wiecie już, co wybierać. Dobra, koniec gadania, biorę się za robotę. Somewhere I can see the silver lining, but it's so far away. So far away, I was wrong.
stand tall, endure the fight, somewhere I can see the silver lining, but it's so far away. You went on alone, still I think about you often, 'cause ever since you've been gone, I've been staring at the sunset. Moi drodzy, wieniec gotowy. Tak się prezentuje, idę go teraz powiesić na drzwi. No i co wy na to? Trochę jesiennych dekoracji. Taki nieduży wieniec na drzwi. Kupiłam też tulipany, słoneczniki. Co ja mam z tymi tulipanami? Dzisiaj, słuchajcie, cały dzień o nich mówię. Słoneczniki, proszę bardzo. Piękne, świeżutkie, więc mam nadzieję, że jeszcze się tutaj ładnie rozłożą. Plus biała dynia, tak jak widzicie. I jeszcze coś. Zaraz wam pokażę. Coś na balkon. O tak. No i posadziłam jeszcze na balkonie wrzosy. Tutaj mamy jeden. Tutaj mamy drugi. No i jest trzeci. Ale muszę wam powiedzieć, że w tym roku moje pelargonie na balkonie kwitną tak obłędnie, że aż szkoda je po prostu stąd usuwać na razie i wymieniać na jakiekolwiek inne roślinki. Mam nadzieję, że długo tak się utrzymają w takim stanie. No zobaczcie, są po prostu obłędne. Obłędne, niech ta jesień nam dopisze piękną pogodą. The sunsets of past time. I was wrong, you were right. We couldn't stand tall.